Czym jest bit? Matematycy twierdzą, że jest najmniejszą cząstką informacji. Ot, taki ludzik biegający w komputerze. Jeśli przybiegnie, przyniesie informację. Jeśli nie, to informacji nie będzie. To był żart. Komputer jest zbyt mały, by mogli w nim biegać ludzie. Korzysta ze zjawisk fizycznych, które potrafi interpretować. Mamy tu na myśli napięcie elektryczne. Brak napięcia, czyli 0 voltów. To brak informacji. Mawiamy, że jest to zero logiczne. False. Fałsz. Napięcie o wartości 3,5 do 5 voltów to informacja. Logiczna jedynka, czyli true, prawda. Taki jest język komputera i to właśnie jest bit. A gdyby ludzie mieli 11 palców, prawdopodobnie liczyliby w systemie jedenastkowym. Komputer nie ma palców, więc liczy w systemie dwójkowym, czyli binarnym. Może łatwo stwierdzić, czy jest napięcie, czy go nie ma. Nie ma sensu mierzenie wartości tego napięcia. Zero to liczba 0. 1 to liczba 1. Ale 2 trzeba zapisać jako...